Witam, z tej strony Grzesiek Barbarzyńca i witam Was ponownie w grze Dawn of War Soulstorm, gdzie będziemy oglądać mecze turniejowe. I dziś zobaczymy sobie starcia Virtusa i Andrii, więc rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was do oglądania. Pierwsze starcie, jakie sobie tutaj zobaczymy, to Virtus sprowadził siostry bitwy, Andrii zaś sprowadził sobie imperialną gwardię, zaś w tle mamy siostry bitwy. Strzelające do nieznanego chyba w tym momencie przeciwnika. Gdzie trzeba przyznać, że te siostry bitwy mają kilka sztuczek, które mogą wykorzystać przeciwko gwardii. Zaś gwardia ma kilka sztuczek, które mogą fajnie rozbić siły siostr bitew. Ale zobaczmy, jak to się tutaj do końca rozegra. Walczymy ponownie na Frazier Demise, więc znowu bardzo mocno czuję, że będzie wojna pozycyjna. Virtus tutaj, tak jak widzimy, sprowadza sobie dwójkę misjonarzy oraz kolejną trójkę sewitorów. Tutaj widzimy już, że jest budowane dowództwo piechoty u Andriego. Andrii sobie sprowadza także dwa oddziały gwardzistów oraz dwóch techpristów. I zobaczmy, gdzie pierwszy misjonarz pójdzie. Bo już widzimy, że pierwszy misjonarz tutaj został zajęty. I widać, że Virtus tutaj postanowił postawić na powolniejszą troszeczkę ekspansję, czyli na początek właśnie misjonarz będzie próbował zajmować te punkciki tutaj wokół. Ale też widzimy, że powstaje już Adeptus Auralis Covent. Ja nie jestem osobiście fanem takiego ściskania sobie bazy osobiście, tak jak tutaj mamy tutaj do czynienia. Ja wolę mieć więcej przestrzeni w bazie. No i tutaj właśnie widzimy, że misjonarz już tutaj podchodzi kolejny. Będzie zajmował ten punkcik, kiedy w tym czasie ten punkcik jest zajmowany przez drugiego misjonarza. Po drugiej stronie widzimy, że już Andrii wyprowadza swoich gwardzistów do przodu. I już sprowadza sobie także generała. Oraz kolejny oddział gwardzistów, czego można było się spodziewać. Widzimy, że już jest zbudowany także generator plazmy oraz pierwszy listening post. I widzimy, że na razie, moim zdaniem, Andrii ma na razie tą przewagę, jak chodzi o zdobywanie pozycji. Bo teraz tymi gwardzistami może spokojnie sobie zająć ten kluczowy punkt. Generał z drugim oddziałem może pójść tutaj. Ale też widzimy już pierwsze oddziały sióstr bitwy i to będą aż nawet dwa. Jeżeli te siostry bitwy, zanim pojawią się granatniki gwardzistów, zostaną uzbrojone, moim zdaniem, w miotacze ognia, to spokojnie, moim zdaniem, siostry bitwy będą w stanie zwyciężyć prawie każde starcie z gwardzistami. Jak ci gwardziści zdołają jednak wyprodukować w sobie granatniki, no to już siostry bitwy będą miały mały problem. I wtedy będą musiały wymieszać swoje główne oddziały na zasadzie jeden oddział z miotaczem ognia, drugi z ciężkimi bolterami. I wtedy gwardziści będą musieli się skupić, na którym oddziale się skupić. To takie fajne, nie, czasami jest po prostu wymieszanie jednak z tego wyposażenia. Bo czasami, jeżeli się skupiamy, że oddziały tylko uzbrajamy w jedną rzecz, tak jak widzieliśmy to na przykład w starciu, jeśli dobrze pamiętam... Czy teraz musimy sobie przypomnieć, które to było starcie. Lelika i Arroyo, to na przykład właśnie tam była sytuacja, że Arroyo uzbrajał ciągle swoich Marines Chaosów ciężkie boltery, ale zapomniał praktycznie o innych możliwościach piechoty. To doprowadziło ostatecznie, że Lewik mógł po prostu sobie wybudować odpowiednie machiny i machinami po prostu swoich Marines zajechał Marines Chaosu, Arroyo. Ale tutaj się skupmy na sytuacji, która się tutaj dzieje. Widzimy, że siostry bitwy na razie zabezpieczają swój perymeter. I gwardziści tutaj zdołali zająć środek. Ale tak jak widzimy, czy granatniki już się pojawiają? Nie, nie pojawiają się. No, siostry bitwy tutaj mogą mieć przewagę. W szczególności, że tutaj Virtus troszeczkę nie wykorzystuje, padł małą pułapkę moim zdaniem tutaj gwardzistów. I walczy tutaj na ten negative cover, czyli otrzymuje o wiele większe obrażenia niż mógłby otrzymywać. Tutaj widzimy, że misjonarz wbił się z tutaj drugim oddziałem siostry bitwy troszeczkę na plecy. I tak jak widzimy, te oddziały gwardii są wybijane. Oraz ilość tutaj gwardzistów tutaj jednak robi swoje. I te siostry bitwy za chwilę zostaną wystrzelane do końca. Ale prawdopodobnie wybiją do końca przynajmniej jeden oddział gwardzistów.
To się udało. Teraz ta ostatnia siostra bitwy próbuje się wycofać. Jest ścigana tylko przez tego kapłana maszyny. Moim zdaniem, Virtus, mogłeś teraz to wykorzystać, wziąć to i spróbować odebrać chociaż ten relikt. Bo podążanie za tym kapłanem tutaj nie było dobrym pomysłem. I dobrze, że sobie wybudowałeś ten listening post tutaj, ale ten listening post już powinien być już ulepszany. Rozumiem, pewnie nie miałeś surowców. Bo tutaj widzimy, że niestety siostry bitwy są tutaj rozszarpywane przez tego generała oraz przez te oddziały gwardzistów. Bo te siostry mogłeś zupełnie inaczej wykorzystać. Mogłeś wykorzystać to, przejąć sobie ten relikt w tym czasie. Ale uznałeś, że lepiej sobie tutaj ostrzelać i wrócić nimi tutaj do tego, więc to też był jakiś plan. Ale tak jak widzimy, przetrwała tylko jedna siostra. I prawie zginęła od kolejnych ostrzałów z granatników. I widzimy, że ponownie tutaj Virtus jest troszeczkę zmuszony do defensywy. Ale widzimy też kolejną sytuację, jaka się dzieje na takiego typu mapce, że mamy tylko jedno przejście. Jeden z graczy zdobywa przewagę i od razu na środku sobie buduje pozycję. I później drugi gracz de facto nie będzie miał co zrobić, bo większość graczy nawet nie inwestuje w artylerię, nie inwestuje w tego typu jednostki, które mogłyby faktycznie rozwalić te wieżyczki. A te wieżyczki często by się po prostu... Te wieżyczki bardzo często można rozwalać jednostkami, które zauważyłem, że wiele osób po prostu nie bierze. Pomimo, że te jednostki istnieją. Na przykład tego pancerza wspomaganego Tau. Poza mną i Aleksem to możliwe, że się raz pojawił w czasie turnieju, a to jest bardzo fajna jednostka właśnie do niszczenia takich pozycji. Gwardia może wykorzystywać spokojnie swoje oddziały ciężkiej broni. Siostry bitwy, jeśli dobrze pamiętam, mają te swoje fajne organki. Oraz mogą wykorzystywać oddział Celestiali troszeczkę do tego zadania. No i mogą jeszcze wykorzystywać w sumie ten Choke Inferno, jeśli dobrze pamiętam nazwę, który na początku ma sam miotacz ognia, a jeżeli właśnie wróg ma takie pozycje, to zmienić mu właśnie na Meltguna i wtedy to już o wiele lepiej działa. A już tutaj widzimy, już się pojawia dowódczyni i troszeczkę moim zdaniem Virtus ma tutaj kłopot, bo musi wykombinować, jak się faktycznie przebić. Gdzieś to jeszcze powinien mieć jeszcze jedną grupkę siostry bitwy w sumie. Tak, ma tą samotną siostrę bitwy. Już to sobie ulepsza w broń energetyczną. Ale ta kanonessa sama ci bitwy nie wygra, chłopie. Sama ci tej bitwy nie wygra. Widzę, że idziesz dość mocno od razu w umocnienia. Dobrze, że idziesz w Blessed Ammunition. To jest bardzo fajne ulepszenie, które sprawia, że amunicja z sióstr bitwy po prostu ignoruje osłony. No i masz kolejny oddział sióstr bitwy. Ten oddział sióstr bitwy mógłbyś chociaż troszeczkę odbudować. I w tym czasie widzimy, że Andrzej tutaj się dalej okupuje. I moim zdaniem, Virtus, jeżeli szybko sobie nie wykombinujesz właśnie oddziału Celestiali, to bez Celestiali się przez to nie przebijesz. Bo okej, powiedzmy, że wybijesz te oddziały gwardzistów. Bo to jestem w stanie uwierzyć, że jesteś w stanie zrobić. W szczególności, jeżeli uzbroisz swoje oddziały na przemian, że po prostu część uzbroisz w miotacze ognia, część uzbroisz w ciężkie boltery. To jesteś w stanie spokojnie to zrobić. Ale miotaczami ognia to ty nie zniszczysz tych ciężkich wieżyczek. Nie zniszczysz. Po prostu potrzebujesz czegoś do rozbicia troszeczkę pozycji gwardzistów. Tao ma bardzo fajne narzędzie do rozbijania właśnie takich pozycji. Ja właśnie sobie uświadomiłem, że czemu ja nie gram Tao, skoro ja dobrze wiem, co wykorzystać jako Tao i przeciwko Kademy. Kademy. No nie wiem. No widzimy, że tutaj niestety atak Virtusa trochę tutaj się nie powiódł. Tak jak się niestety spodziewałem. Bo okej, miał fajne jednostki. Mógł fajnie wykorzystać te siostry bitwy.
I dowódczyni też jest ich mocne. Ale jednak siła ognia zrobiła swoje. Przez co Andrii moim zdaniem teraz to wygra na spokojnie, bo teraz Virtus nie będzie w stanie w ciągu minuty uzbierać wystarczająco dużej silnej armii. Teraz idzie w Serafimy. Jest to akurat fajna jednostka. To muszę przyznać. I mogłaby fajnie pomóc tutaj do walki tutaj z barzistami. Tylko kłopot jest taki, że wpadłeś na to troszeczkę za późno. I fajnie tą jednostkę wymieszać jednak z zwykłymi siostrami bitwy. Przez to, tak jak widzimy, Andrii tutaj wykorzystuje sytuację i zajmuje tą kluczową pozycję tutaj po twojej stronie rzeki, Virtus. I widzimy, że Serafimy się tutaj zebrały. I moim zdaniem Andrii to spokojnie wygra. Co już mogę spokojnie powiedzieć, moim zdaniem, że GG. Bo teraz te pozostałe 10 sekund, ja nie wierzę, że taki cud się zdarzy, że nagle Virtus tutaj nagle pojawi się jego ogromna armia i zajmie ten tutaj punkcik. I tak jak widzimy, siostry bitwy niestety tutaj też nie osiągnęły zwycięstwa. Więc gratulacje dla ciebie, Andrii, GG. Pierwszy punkcik dla ciebie w tym starciu. I zobaczmy od razu, jak wam poszło w drugim starciu. Gdzie w drugim starciu widzimy Mrocznych Eldarów i widzimy oddziały Space Marines po stronie Andrii. I znów w tle widzimy siostry bitwy. I mamy tutaj mapkę, którą ja na przykład właśnie lubię. Dolina Korna. Bardzo fajnie można się tutaj rozdysponować. I odpowiednio wykorzystane zasoby mogą sprawić, że będziesz zwycięstwo już na samym początku, a przy okazji możesz sobie zabezpieczyć bazę. Ale też jest problem taki, że jeżeli przekraczasz na środku i stracisz swoje wejście do bazy, że całe umocnienia, które ewentualnie zrobiłeś, zostaną utracone. I właśnie powiedzmy ta część zostanie ci odebrana wraz z tymi i te tutaj Sinic Pulse zostaną zniszczone, to reszta twojej bazy jest praktycznie skazana na śmierć. A ty na porażkę. Ale zobaczmy, co się tutaj dzieje. Andrii już sprowadza sobie tutaj zwiadowców. Tutaj widzimy, że już się pojawiają mandrake'i. Widzimy, że też się pojawiają niewolnicy. I przeciwko Space Marines akurat pójście pod mandrake'i mogłoby dać jakiś efekt. Ale sądzę, że te mandrake'i to sobie poradzą dobrze z tymi zwiadowcami. Poradzą sobie ewentualnie z oddziałami Marines, których już widzimy, że Andrii sprowadza aż dwa, więc ich nie będzie mało. A jak tak patrzę teraz na ten timer, to mam wrażenie, że ta bitwa będzie bardzo krótka. Skoro już chyba ponad 10% mi się wydaje, paska już tutaj minęło. Więc ja jestem coraz bardziej ciekawy, co się tutaj musiało stać. Dobra, widzimy, że już zwiadowcy tutaj zajmują kluczową pozycję. Dobrze, że zajmują już tą kluczową pozycję na środku. Jeśli dobrze rozpoznaję barwy, tak, to widzę, że to są krwawe anioły. Bardzo fajny legion i zakon. Troszeczkę szkoda mi ich przywódcy, bo jeśli dobrze pamiętam, on zginął w bardzo niefajnych okolicznościach, ale zginął śmiercią bohaterską, bo walczył z demonami i później na końcu został zabity, kiedy nie zgodził się przejść na stronę Horusa w czasie oblężenia Terry. Jeżeli się mylę, to nie bójcie się mnie poprawić. Nie jestem niestety wszechwiedzący. Plus lore się czasami tak mocno zmienia, że czasami mam samemu kłopot z nadążeniem. Ale tak jak widzimy, tutaj krwawe anioły Andriego tutaj sobie spokojnie zajmują pozycję. I widzimy, że się pojawił tutaj Archon. Fajna jednostka Mrocznych Eldarów. Bardzo mocno wytrzymała. Plus jeszcze może sobie tutaj spokojnie wykorzystywać tutaj tych swoich inkubusy. I tutaj w ogóle widzimy skład Control Area, że nawet jak tutaj nic nie macie, to możecie sobie tutaj spojrzeć i zobaczyć ewentualne ulepszenia lub cokolwiek. I widzimy, że trochę tymi mandrake'ami Virtus próbuje odstraszyć, ale widzimy, że siła ognia już się tutaj pojawiła. Pojawili się Marines, pojawili się zwiadowcy.
i Mandragi zostały zmuszone do ucieczki. I Virtus, ja chyba rozumiem, co ty chciałeś tutaj z tymi Mandrakami zrobić. Ale troszeczkę jedna rzecz ci tutaj zabrakła, żeby wyszło w miarę dobrze. Zapomniałeś im dać tą umiejkę, żeby stali się niewidzialni. Gdybyś miał tę umiejkę, żeby stali się niewidzialni, jestem w stanie się założyć, że ci Mandrake byliby o wiele bardziej skuteczni. A tą umiejkę na zrobienie niewidzialnych, to z tego co pamiętam, dość szybko jesteś w stanie zrobić, a to właśnie nie wydarzy. Twój Archon już tutaj niestety z Mandrake'ami zostaje otoczony, pojawił się jeszcze kapitan Krwawych Aniołów. No okej, zwiadowców tutaj zaatakowałeś fajnie wojownikami. Więc tutaj trzeba cię pochwalić. Czyli tutaj trzeba pochwalić, tutaj fajnie to zrobiłeś. O, i chciałeś chyba Mandrake'ami dostać się do bazy. Ale widzimy, że Andy jest już tutaj przygotowany. Ma spore już oddziały Marines. Tu jeszcze ma oddział Marines. I widzimy, że tutaj udało ci się w miarę ładnie wyczyścić. Więc brawo ty. Ładnie Virtus tutaj zadanie rozegrał. Te oddziały Marines zostały tutaj troszeczkę rozbite i przytłoczone. Głównie dlatego, że pewnie Andrzej nie zdążył zauważyć, że tutaj jego zwiadowcy są atakowani przez wojowników. Ale tutaj widzimy, że już tutaj Marines się pojawili. Kapitan tutaj walczy. I widzimy, że Inkubusy już się tutaj pojawiły i pomagają tutaj Andrzejemu tutaj się obronić. I w tym przypadku to Andrzej jest obrężony i już się musi bronić w bazie. Bo ci wojownicy, tak jak widzimy, sobie całkiem nieźle radzą. Pytanie tylko, nie zdąży tutaj Sewitor zbudować ciężkiego boltera. Tutaj to kolejny ciężki bolter jest zbudowany. I tutaj troszeczkę sił Imperium zaczynają mieć kłopoty. Głównie dlatego, moim zdaniem, że Andrzej dalej nie próbuje w jakiś sposób związać walką tych wojowników. No, Andrzej, ja już się zastanawiam, czemu nie kończysz tego bolteru? Powinieneś skończyć najpierw ten bolter, bo ten bolter prawdopodobnie jest za chwilę zniszczony. Gdzie są dodatkowe twoje oddziały? Okej, okay. Prowadziłeś sobie Sewitora, ale co dalej? Ten kapitan i ta dwójka Marines nie zrobią za ciebie całej gry. I tutaj mam wrażenie, że tutaj Virtus wygra. Wychodzi na to, że Virtus tutaj to ładnie rozegrał. I tutaj dał radę tutaj ładnie zraszować. Co jest na tą mapkę też dobrym pomysłem, że taki szybki rush. I tutaj troszeczkę, moim zdaniem, Andrew, troszeczkę za bardzo zwlekałeś. I budowaniem głównie tych brokerów, bo... I ta akcja, że tutaj wysyłałeś Sewitora, że próbował budować tutaj wieżyczkę, kiedy tutaj jeszcze nie skończyłeś. Też się trochę zgubiłem. No i to, że nie zauważyłeś tego działu wojowników, też się trochę zgubiło. Bo teraz sobie spokojnie Virtus tutaj może cię wykończyć. Ściąga sobie nawet aktualnie tutaj kolejny oddział wojowników. I widzimy, że tutaj Krwawe Anioły chyba to przegrają. Wychodzi właśnie na to, że Krwawe Anioły to chyba przegrają. Więc tutaj był ładny rush. Naszymi Eldarami właśnie takie rushy da się łatwo zrobić. Ale też to jest często niebezpieczne. Też zależy jaka frakcja. W przypadku Gwardii Imperialnej to takie rushy są naprawdę niebezpieczne. Ale tak jak widzimy tutaj rushowanie tych Marines ładnie tutaj Virtusowi wyszło. To trzeba go właśnie tutaj fajnie pochwalić. Że to starcie naprawdę krótko trwało. Aż 7 minut. I chyba Andrzej się wycofał, nie wiem, nie pokazuje mi, co się tutaj stało w sumie. Ale zakładam, że właśnie tutaj Virtus wygrał, więc GG. Gratulacje dla niego, bardzo fajny rush. Więc mamy ostatecznie wynik 1-1 ten w tym meczu. Zapraszam was także na moją serię Warhammer 40 000 Armageddon, skoro już jesteśmy przy końcówce tego meczu. I jeżeli jesteście właśnie zainteresowani tym, to zobaczycie tam wiele jednostek, jak i gwardii, jak i orków, jak i niedługo innych frakcji, które tam się pojawiły, których już tutaj na przykład w Dawn of War Soulstorm już nie zobaczymy.
I bardzo prawdopodobne, że w kolejnych częściach gier związanych właśnie z Warhammerem 40 tysięcy możemy nie zobaczyć, bowiem wiele, bo dawno no było wiele różnych jednostek, naprawdę. A tam to wiele z tych jednostek, które zostały, powiedzmy, że zapomniane, zostały wskrzeszone na nowo. Ale ja już się będę powoli żegnał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Gratulacje ponownie dla obydwu graczy. Wy miejcie fajny dzionek. Ja będę znikał. Na razie.